Witamy w czwartym wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu, finansowanym ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO. Gościem dzisiejszego spotkania jest Natalia Turek, koordynator lokalu Fundacji Przytul Kota. Natalio, dbasz, by koty były zalekowane, nakarmione, zaopiekowane, a w mruczarni było wszystko dopięte na ostatni guzik. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z fundacją? Tak naprawdę moja przygoda z fundacją rozpoczęła się blisko 3 lata temu. Oficjalna przygoda, bo oczywiście wcześniej i tak byłam w kontakcie z wolontariuszami, tutaj z częścią zarządu. Dołączyłam jako wolontariuszka. Mhm. Zawsze, że tak powiem, działałam na rzecz zwierząt. Czasami było to też w innych organizacjach. Trzeba mierzyć siły na zamiary i samodzielna działalność. No niestety za dużo bym sama nie zdziałała, dlatego dołączyłam do fundacji. A powiedz nam, jakie są Twoje zadania w fundacji obecnie? Oj, tego będzie dużo. Przede wszystkim, tak jak już wspomniałeś, jestem koleżanką, zajmujemy się tym, no ogólnie, żeby kotom żyło się dobrze, tak, żeby były odpowiednio leki podane, żeby były nakarmione, żeby było u nas czysto, schludnie, żeby goście. Dodatkowo prowadzę bazarek fundacyjny, dodatkowo prowadzę wirtualne adopcje, zajmuję się adopcjami realnymi, zarówno telefon adopcyjny, i też dużo staram się działać w terenie poprzez odławianie kotów wolnożyjących na kastrację. Mm-hmm. Wasza fundacja prężnie współpracuje też z wolontariuszami. Co należy do ich obowiązków i odpowiedzialności? Jeżeli chodzi o wolontariuszy, to tak naprawdę wolontariat u nas stanowi ponad 90% działalności. Wolontariusze przychodzą na dyżury. Dyżury to są, tak, my to tak nazywamy dyżurami, mamy odpowiedni grafik, każdy wpisuje się wtedy, kiedy może, no i też ogólnie wolontariusze zajmują się sprzątaniem kociakom, karmieniem, też poświęcaniem czasu tym bardziej wycofanym. Mhm. A w jaki sposób motywujecie ich zaangażowanie właśnie podczas pracy i podczas zakończenia tego wolontariatu czy też działania? Że przede wszystkim największą motywacją dla nich jest to, jak widzą, że te koty są szczęśliwe, to, że te koty się przed nimi otwierają. Myślę, że to jest największa motywacja. I tak staramy się, żebyśmy wszyscy czuli się ze sobą jak jedna wielka rodzina. Super. Słyszałem też, że macie wypracowany fajny taki system zarządzania wolontariatem i wolontariuszami u Was w organizacji, który wykorzystuje nowoczesne technologie. Czy możesz podzielić się z naszymi tutaj widzami Waszymi rozwiązaniami trochę? Tak, to znaczy u nas ogólnie są działy. Jest oczywiście zarząd i są wolontariusze. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, mają koordynatorzy wolontariatu. Są to dwie osoby, które po prostu dbają o to, żeby zawsze ten grafik był zapełniony, utrzymują kontakt z wolontariuszami, ewentualne, że tak powiem, i też przede wszystkim mamy wewnętrzną grupę na Facebooku, gdzie codziennie się porozumiewamy, codziennie piszemy raporty z dyżurów. No i ogólnie staramy się, żeby każdy był na bieżąco. Swoje, tylko żeby oni czuli się jedną też częścią fundacji. Mhm, czyli też taka, tutaj element motywowania i takiego zespalania integracji między poszczególnymi osobami, pracownikami i społecznikami się tutaj przejawia. Strasznie mi niestety ostatnio przerwało. Mhm. Byliście też, braliście udział również w naszym poprzednim projekcie FIO, który polegał na wdrażaniu rozwiązań, które służyły właśnie wprowadzeniu pośrednictwa wolontariatu, czy też zaadaptowaniem organizacji do prowadzenia lokalnego centrum wolontariatu.
Czy ta wiedza pomogła Wam właśnie rozwinąć wolontariat w Waszej fundacji? Myślę, że tak, jak najbardziej oczywiście. Każda wiedza, że tak powiem, jest ważna. Przede wszystkim ostatnio, no wiadomo, przez pandemię tych wolontariuszy troszeczkę ubyło, też mieliśmy ograniczone możliwości. Całe szczęście mamy dużą przestrzeń, więc zachowanie szczególnej ostrożności i tutaj odległości między nami nie było problemem, ale teraz już powoli zaczynamy ruszać i przyjmujemy nowych wolontariuszy. Czy oni działają stacjonarnie, czy zdalnie, czy to jest hybrydowe? W jaki sposób sobie teraz jakby to rozwiązujecie? Powiem tak, w zależności kto w jaki sposób chce współpracować z fundacją. Mamy wolontariat stacjonarny i to jest właśnie dyżurowanie, tutaj zajmowanie się kotami popołudniami oraz weekendy. Mamy też wolontariat internetowy, to jest prowadzenie Facebooka, prowadzenie naszej strony internetowej, dodawanie ogłoszeń adopcyjnych na różne portale ogłoszeniowe, no bo bez tego wiadomo, że te kociaki nie mogłyby znaleźć domów. Super. Wasza fundacja też znalazła się w gronie organizacji przecertyfikowanych właśnie w ramach poprzedniego projektu. Otrzymaliście certyfikat dobrego wolontariatu. Przystąpiła również fundacja do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Czy takie właśnie odznaczenia, wyróżnienia, glejty wpływają na wizerunek organizacji, czy też po prostu działania same się bronią i nie jest to do niczego potrzebne? Jak to jest? Czy to się przydaje, nie przydaje? Jak najbardziej się przydaje? No przede wszystkim wiadomo, że więcej osób o tym słyszy i ogólnie wolontariuszom też jest miło, że nasza, że tak powiem, współpraca z nimi jest doceniana i że ten wolontariat bardzo fajnie działa. No ja przyznam szczerze, tutaj pracując też przy tym projekcie i też prowadząc moduły szkoleniowe, byłem pod wielkim wrażeniem właśnie waszych rozwiązań, takie były dla mnie innowacyjne, trochę niestandardowe, ale bardzo inspirujące na pewno. I też tutaj wspólnie z osobami, które uczestniczyły w tym projekcie, taki poradnik, publikacja Działaj Lokalnie została utworzona z wykazem wszystkich centrów wolontariatu w regionie łódzkim i między innymi tutaj też można poczytać sobie o Fundacji Przytul Kota, tam też jest oferta dla wolontariuszy, także tutaj też chciałbym polecić ten poradnik, można go sobie tutaj ściągnąć z naszej strony albo po prostu zgłosić się do nas i otrzymać wersji takiej wydrukowanej w siedzibie naszego biura. Czy aktualnie prowadzicie nabór do wolontariuszy do waszych działań i jeżeli tak, to w jaki sposób można się z wami skontaktować i do jakich zadań są oni potrzebni? No to znaczy tak, na dzień dzisiejszy zakończyliśmy pierwszy tak duży nabór w naszej fundacji. Zazwyczaj po prostu system robiłyśmy ogólny nabór, wszędzie nagłośnione było. Dołączyło do nas sporo. Dzień dzisiejszy wstrzymałyśmy nabór, na pewno będziemy odzywać się do zainteresowanych w styczniu. Wszystko zależy od tego, ponieważ każdy wolontariusz jak do nas dołącza, to jest taki wdrożeniowy, też chodzi o to, żeby u nas odnajdą i czy też kotom. Więc na chwilkę obecną właśnie wstrzymaliśmy nabór, w styczniu będziemy go kontynuować, jeżeli no, chyba nam przerwało, ale może przejdziemy do następnego pytania płynnie. Jakie macie plany na przyszłość, bo rozumiem, że właśnie teraz ten nabór się zakończył, będą kolejne w przyszłości cykle, natomiast co teraz sobie zaplanowaliście być może z udziałem tych wolontariuszy, a być może wy jako organizacja, jeżeli chodzi o już działalność taką codzienną? Przede wszystkim mamy nadzieję, że już skończymy imprez zewnętrznych. Dzięki temu, że będzie więcej wolontariuszy, mamy możliwość, że tak powiem, zaistnieć też na zewnątrz, tak? Bo teraz dużo mniejsza ilość wolontariuszy, nie każdy też lubi na takie imprezy zewnętrzne chodzić, ale chcielibyśmy właśnie przede wszystkim rozwinąć się, jeżeli chodzi o promocję fundacji. Znaleźć jakichś sponsorów, bo niestety żadnych nie mamy, i spróbować jakkolwiek poszerzyć nasze działania. Ja w takim razie życzę Wam, żeby się udało spełnić Wasze marzenia, żebyście znaleźli
mnóstwo sponsorów, mnóstwo przyjaciół, którzy wesprą właśnie fundacje i działania, ponieważ takich organizacji jak wy jest stosunkowo niewiele i takiego dobrego wolontariatu, którym można się podzielić i pochwalić też nie ma zbyt wiele takich praktyk tutaj u nas w mieście. Także ja tutaj wam dopinguję, trzymam kciuki i serdecznie dziękuję za rozmowę i za podzielenie się tymi doświadczeniami. Gościem dzisiejszego spotkania... Mam nadzieję, że nasze marzenia się spełnią. Na pewno. Gościem dzisiejszego spotkania, niestety już ostatniego w ramach naszego projektu, była Natalia Turek, przedstawicielka Fundacji Przytul Kota. Jeżeli wam się podobało to spotkanie, to zapamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, subskrybować nasz kanał oraz wspierać na Patronite. Wszystkiego się dowiecie z naszego linku, także czytajcie i wspierajcie wolontariat oraz działania Fundacji Przytul Kota. Do zobaczenia!